Okej, to startujemy. Witajcie, ja nazywam się Sławek Piotrowski. Widzę tutaj dużo znajomych twarzy, więc pewnie i wy też w większości mnie znacie. Ja pracuję w PayU, gdzie zajmujemy się tworzeniem platformy płatności online. Ja pracuję w zespole, który zajmuje się tworzeniem mechanizmów ciągłej integracji i ciągłych wdrożeń. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o moim autorskim projekcie o nazwie Class Index. Opowiem, co tak naprawdę to jest, jakie problemy rozwiązuje, porównam z innymi rozwiązaniami i zachęcę was do korzystania, być może nawet jeśli ktoś by chciał, to jest projekt open source'owy, też wsparcie jakiegoś. Ok. Na początek, zanim zacznę, to takie krótkie, taka ankieta krótka. Kto wie, co jest Java, tak, generalnie? Już chyba wszyscy powinni wiedzieć, tak? Ale no pytam, pierwsze spotkanie. Ok, kto wie, co to jest klasa w Javie? Super. To teraz trudne, kto wie, co to jest class path scanning? Ok, jest parę osób. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest anotacja, tak? Jak mamy klasę, możemy ją w Javie zaanotować. Tutaj macie taki przykład anotacji o nazwie kolor. Jak widać, pozwala ona umieścić dodatkową informację na klasie, tak? W tym przypadku mamy tam jakiś string blue, tak? I zwykle sposób korzystania z tego jest taki, że w czasie działania aplikacji jesteśmy w stanie wyciągnąć taką anotację, korzystając z refleksji, tak? Mechanizm jest taki, mam klasę, sprawdzam, czy anotacja istnieje. Jeśli tak, dostanę tutaj wyjście różne od nul, jestem w stanie tą informację wyciągnąć. Ale zobaczmy troszeczkę inne zadanie. Często zdarza nam się, że chcemy zapytać troszeczkę o ten sam problem od innej strony, to znaczy poproszę o wszystkie klasy, które są zaanotowane daną anotacją. Widzicie? Mam tutaj anotację, która nazywa się important i teraz chcę dostać wszystkie klasy, jakie są teraz dostępne dla maszyny wirtualnej, które mają daną anotację. Okazuje się, że nie jest to takie trywialne zadanie. W szczególności nie ma w Javie takiego API, które pozwala taką listę dostać. A można zapytać, dlaczego takiego API nie ma? A otóż Java na początku swojego istnienia zdefiniowała class loader w taki specyficzny sposób. Class loader to jest mechanizm, który pozwala na załadowanie klas. W Javie jest to fajnie wyabstrahowane, to znaczy możemy zaimplementować własny class loader i na przykład załadować takie klasy skąd chcemy, tak? Domyślny class loader po prostu ładuje nam te klasy z dysku, one często są opakowane w jakiegoś jara, tak? Czasami jakieś eary, wary, tak? Natomiast nie szkodzi na przeszkodzie, żebyśmy zaimplementowali własny, w szczególności na przykład jeżeli korzystaliście kiedyś z appletów, one ściągają klasy z sieci, tak? I cóż, jeśli zobaczycie na tą definicję takiego class loadera, mamy tutaj metodę findClass i jak widać bierze ona nazwę klasy i zwraca tą klasę, tak? Ale to, co się dzieje w środku, nie jest określone. To znaczy może się zdarzyć tak, że klasa nie istnieje przed wywołaniem tej metody i dopiero jest tworzona, tak? W trakcie, jest budowana w locie, tak? I to jest przyczyna, dla której nie można wylistować klas, tak? Bo nie wiemy tak naprawdę. Być może są klasy, które są po prostu dynamicznie tworzone, może być ich wręcz nieskończenie wiele, tak? Wydaje się, że problem jest nie do rozwiązania, prawda? Ale są pewne haki na to. Otóż zwykle tak naprawdę nikt nie definiuje swoich class loaderów. Zwykle tak naprawdę korzystamy z tego class loadera, który jest dostępny w Javie. Jest to tak naprawdę URL class loader. To jest class loader, który ładuje klasy z lokalnego katalogu bądź z jakiegoś jara, tak? Bądź też z jakiegoś jara zlokalizowanego gdzieś pod jakimś adresem w sieci. I hak polega na tym, że możemy po prostu wziąć ten taki domyślny class loader, sprawdzić, czy on rzeczywiście jest tego typu, URL class loader, i wtedy możemy go zapytać, słuchaj, a jakie ktoś ci podał ścieżki, z jakich ty te jary czy klasy pobierasz sobie, tak? Jeżeli już znamy te ścieżki, to wtedy możemy te ścieżki wszystkie przeskanować. Dlatego to się nazywa właśnie class path scanning, tak? Skanujemy sobie listę ścieżek, pod którymi te klasy mogą przebywać. Jak przeskanujemy, to w szczególności możemy sprawdzić wtedy, czy te klasy mają tą zadaną naszą anotację, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tak naprawdę
zapytać Javy o poproszę o klasy, które mają tą adnotację, jestem w stanie wyciągnąć wszystkie klasy i dopiero potem sprawdzić, czy one tą adnotację posiadają. Tak? Ten hak jest dosyć powszechny. Jest tak powszechny, że jest zaimplementowany w kilku różnych bibliotekach, w szczególności Scanotation, Reflections. Jest też taka biblioteka o nazwie Korn CPS, Korn Class Path Scanning. Ale też ten mechanizm jest częścią praktycznie każdej aplikacji Java EE, tak? Jak wiecie, tam tak naprawdę wszystko wiąże się samo, jeżeli właśnie dostępny jest w ClassPathie, czy też na przykład Spring taką implementację posiada. Jest właśnie tutaj, jeżeli zobaczycie, to API takiej biblioteki jest bardzo proste z reguły. Mamy jakieś tam klasę, która zapewnia nam dostęp. Tutaj akurat jest na przykładzie biblioteki Reflections. No i prosimy o wszystkie klasy zaannotowane anotacją important, tak? I dostajemy, tak? API jest proste, natomiast niestety to, co się dzieje pod spodem, właśnie jest strasznie wolne. Ja wam zaraz spróbuję pokazać to. Odpalimy sobie kilka przykładów i zobaczymy, jak te biblioteki radzą sobie właśnie z tym zadaniem, tak? Jak myślicie, ile może zajmować wywołanie takiej metody? Właśnie, zgadza się, właśnie. Zależy od ilości klas. To spróbujmy najpierw, jak tych klas jest mało, tak? Spróbujmy najpierw to zrobić przy małej ilości klas. Czekajcie, spróbuję przenieść tutaj. Coś widać. Jakbym jeszcze mi się udało powiększyć tutaj. To spróbujmy z biblioteką Scanotation. A jak widzicie, to jest około sekundy. Tak? To jest stosunkowo długo, ponieważ tak naprawdę tutaj ten przykład, który tutaj jest, jest bardzo mały. Ja pokażę, ile tu jest tych klas tak naprawdę. Spróbujmy to pokazać. Okej. Okay. Jak widzicie, to jest plik jar, który ma 3,5 MB. Nie jest to aż tak strasznie dużo. I widać, że zajmuje to około sekundy. Spróbujmy jakąś inną implementację. Niestety tutaj nie mam na obu ekranach. Reflections. Okej. Okay. Mamy bibliotekę Reflections, no tutaj 2 sekundy, tak? Jeszcze mam trzecią tutaj bibliotekę. Spróbujmy. Korn. Widać, to jest biblioteka, która jest trochę rzadziej używana i chyba słusznie, bo prawie 4 sekundy. No dobrze, a to był mały jar, tak? To spróbujmy teraz coś większego. Częstym takim przykładem jest to, że próbujemy odpalić taki mechanizm jako... I tutaj właśnie mam taki przykład, to znaczy wrzuciłem w zależności całą paczkę JBossa. Teraz ten plik jar będzie miał około bodajże 100, jeśli dobrze kojarzę. Ups. Okej, widzicie, 120 MB. To ile teraz to zajmie? Na pewno długo, tak? Ja odpalę tutaj wszystkie, jakie mam podpięte możliwe implementacje tutaj, jakie zrobiłem. Jak widzicie, tutaj dla przykładu podałem, ile zajmuje działanie programu, jeśli zahardkoduję tą listę klas. Po prostu ją wpiszę na sztywno, tak? Widzę, że to jest 12 setnych sekundy. Scanotation tutaj zabrał 6 sekund, Reflections 6. Tu jest jeszcze taka implementacja Reflections 2, opowiem o tym potem. Ona widać, no, wchodzi w miarę szybko już. I wreszcie Korn, no to tutaj sobie poczekamy. No, poczekamy. To około pewnie 40 sekund nam zabierze. Tak około powinno być. Okej, no 25, troszkę szybciej. I tutaj ostatnia implementacja to jest class index, to jest moja biblioteka. Jak widzicie, zabrała ona prawie tyle czasu, co ta implementacja na początku, no tyle samo dokładnie, tak jakbyśmy zahardkodowali klasy, tak? Jak to jest możliwe, tak? Jak to jest możliwe, że moja implementacja tak szybko działa? Oczywiście moja implementacja nie skanuje klas, tak? Taka jest prosta odpowiedź, więc jak działa? Spróbujmy wrócić potem do prezentacji.
Jak mi się uda? OK. Class index jest tak naprawdę zbudowany w oparciu o annotation processor. Czy kto, wszyscy wiedzą, co to jest annotation processor? Kto nie wie? OK. Annotation processor to jest tak naprawdę plugin do kompilatora Java. Taki plugin, co on może robić? On może analizować wszystkie klasy w trakcie, jak one są kompilowane, a może tworzyć nowe klasy, czy to w postaci źródłowej, czy też od razu w postaci binarnej. A może też generować jakieś błędy, takie na przykład generować w danej linijce błąd, mimo że to jest normalnie działający kod, to może dodatkowo taki błąd wygenerować. Tak? Czyli możemy zbudować annotation procesor, który wykrywa na przykład jakieś nieprawidłowe użycia jakiegoś API dodatkowo. I też taki, który możemy zbudować taki annotation procesor, który na przykład dopowiada składnie, tak? Czyli jest odpalany przez nasze IDE, czy to NetBeansa, czy IDE, tak? Pewnie nawet Eclipse działa z małą gwiazdką. I wtedy ta składnia nam jest dopowiadana. I właśnie class index jest właśnie takim annotation procesorem, który w czasie kompilacji buduje indeks tych klas, które są zaannotowane. Cechą tych annotation procesorów jest to, że są one automatycznie wykrywane. To znaczy, że jeżeli macie taki annotation procesor w swoich zależnościach, tak, macie go w ClassPathie, to tak naprawdę nic nie trzeba robić, żeby zadziałał. Tak? On po prostu się włącza. Tak? Wielu ludzi nie jest świadomych, ale tak naprawdę właśnie wystarczy chociażby, jeśli używacie Mavena na przykład, tam też takie rzeczy się pod spodem dzieją. Jest dużo annotation procesorów, które właśnie różne rzeczy pod spodem robią i człowiek nie jest świadomy, że tak naprawdę odpala nie tylko kod Java C w czasie kompilacji, ale także różnych właśnie tych pluginów, tak? A jak widzicie, tu jest zależność, którą wystarczy dodać tak naprawdę, żeby korzystać z class indexa. A jest pewien problem z Eclipse'em. Otóż panowie z Eclipse'a postanowili, że oni nie będą robić tego discovery, bo nie wiadomo dlaczego, nie zaimplementowali tego. Oni mają, jak wiecie, Eclipse ma, jak zapewne wiecie, Eclipse ma swój kompilator Java, taki inkrementalny kompilator. Niestety nie jest on kompatybilny do końca z taką normalną Javą i w szczególności, żeby class index z nim działał, trzeba wykonać jeszcze dodatkowo parę rzeczy. One są tutaj dostępne pod linkiem, nie będę tego pokazywał. Będzie dostępna później prezentacja, jeżeli ktoś będzie, jak ktoś będzie się upierał przy używaniu Eclipse'a, to rzeczywiście da się to. Ale to jest problem tak naprawdę z każdym annotation procesorem, tak? To nie jest specyficzna rzecz dla mojej biblioteki. Jak korzystać, tak? Otóż jedną alternatywą było po prostu indeksowanie wszystkiego, ale dużo lepszą alternatywą jest po prostu oznaczenie tak naprawdę tych rzeczy, które mają być indeksowane. I tak zobaczcie tutaj, jeżeli chcę sobie zbudować indeks w czasie kompilacji tych klas, które są zaanotowane anotacją important, to tą anotację annotuję meta-anotacją index-annotated. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, mam nadzieję, ale widać przykład, tak? Widzicie, jeżeli mam taką meta-anotację index-annotated, to teraz wszystkie będę miał możliwość wyciągnięcia w czasie działania aplikacji bardzo szybko wszystkich klas, które tą anotacją important są zaanotowane, tak? I jak to się dzieje? Otóż no, w czasie działania już aplikacji wystarczy tylko napisać class index get annotated important class, tak? I na wyjściu dostanę tą listę, tak? I jest to bardzo szybkie, tak mówię, widzicie, działa tak praktycznie jak zahardkodowana, tylko dlatego, że tak naprawdę to jest wyciągnięcie gotowej informacji, która została przygotowana w czasie kompilacji. Ale biblioteka nie ogranicza się tylko do tego. Możemy także zaindeksować sobie wszystkie podklasy danej klasy, tak? Czyli jeżeli na przykład chcę wiedzieć później w czasie działania aplikacji, chcę znać wszystkie klasy, które implementują interfejs service, to anotuję taką klasę za pomocą anotacji index subclasses, tak? I wtedy w czasie działania znów mogę wyciągnąć bardzo szybko wszystkie implementacje. Okej, okay, idźmy dalej. Ale też czasami jest taka potrzeba, żeby wyciągnąć wszystkie klasy w danym pakiecie. I to też da się zrobić. Widzicie, w tym przypadku trzeba w definicji pakietu, tak? Takie definicje są opcjonalne i znajdują się zwykle w pliku package info java, tak? A wystarczy dać anotację index subclasses na pakiecie i wtedy wszystkie klasy w tym pakiecie znów są zaindeksowane.
i możliwe do wyciągnięcia w czasie działania za pomocą get package classes. Okay. Jak były jakieś pytania, śmiało walcie. Czyli innym słowem, podsumowując, jak to działa, mamy annotation procesor, który generuje pliki z indeksami w czasie kompilacji. To jest bardzo szybkie, bo tak naprawdę nie trzeba niczego skanować, ponieważ kompilator ma wiedzę na temat tych klas. I później mamy API w Java, tak, tej biblioteki, która pozwala szybko te pliki z indeksami odczytać. Ale często też jest tak, że potrzebujemy czegoś więcej, znaczy potrzebujemy wyciągnąć listę klas, która ma jakieś specyficzne, spełnia jakieś specyficzne warunki, tak? Na przykład chcemy tylko klasy, które nie są inner klasami, są top level klasami, tak? Możemy podać taki warunek. Możemy podać warunek, że chcemy tylko klasy publiczne. Tych filtrów jest dużo więcej. Tutaj podaję link do dokumentacji, to tam jest naprawdę dosyć sporo tych różnych filtrów na różne potrzeby. Zresztą jak spojrzycie na pozostałe biblioteki jak Reflections czy właśnie Korn, to te filtry jakoś tam się pokrywają, tak? Różnica jest właśnie tylko głównie w szybkości działania. A jest jeszcze jedna taka specyficzna cecha, której tak naprawdę żadna z pozostałych bibliotek nie ma, tak? Dlatego o niej tutaj wspominam. Wyobraźcie sobie, że chcielibyście sobie zachować jakiś opis klasy, tak? Skąd ten opis klasy najlepiej wziąć? Najlepiej go wziąć z JavaDoc'a, prawda? Tylko normalnie JavaDoc nie jest dostępny w czasie działania aplikacji, tak? Ale ponieważ annotation procesor jest tak naprawdę pluginem do kompilatora, to jesteśmy w stanie w szczególności wyciągnąć JavaDoc. I to się właśnie dzieje, jeżeli widzicie, takim dam do tych wszystkich anotacji, o których wcześniej mówiłem, jeżeli dam dodatkowo taką flagę store JavaDoc, to będziemy mieli możliwość w czasie działania programu wyciągnąć ten JavaDoc, tak? Widać, proste, tak? Stosunkowo API, prawda? Okej. Widzicie, jak to działa, tak? API jest stosunkowo proste, użycie jest bardzo proste, biblioteka jest bardzo mała. I jakie tak naprawdę dla niej są alternatywy? W tej chwili, jeżeli chcecie mieć taką podobną szybkość, to możecie użyć serwis loadera, ale niestety tam trzeba te wszystkie klasy listować samemu, trzeba o tym pamiętać, tak? Ale co ciekawe, te pliczki, które tworzycie dla serwis loadera, one mają taki specyficzny format, i tak naprawdę ten indeks, który jest tworzony przez klasy, indeks przez bibliotekę, jest kompatybilny z tym, tak? Także jeżeli używacie API class loadera, to można użyć biblioteki class index tylko po to, żeby te pliczki wygenerować, tak? A API możecie runtime cały czas używać service loadera, tak? Jak widzieliście też, biblioteka Reflections, miałem taki tam test Reflections 2, tak? Który chodził w miarę szybko. Nie był tak szybki, ale mieścił się poniżej sekundy, tak? Jak to jest zrealizowane? Otóż biblioteka Reflections ma taki dodatkowy tryb, w którym pozwala także zrobić taki właśnie indeks w czasie kompilacji, tylko niestety nie jest robiony annotation procesorem, tak zupełnie automatycznie i można powiedzieć bezwiednie. Trzeba dodatkowo dorzucić plugin maven'owy, tak? Jeżeli budujemy swoją aplikację, niestety trzeba odpalić dodatkowy program, tak? Najłatwiej to jest zrealizowane właśnie poprzez dodanie w Mavenie dodatkowego plugina, który się odpala i wtedy taki indeks buduje. I wreszcie trzecia alternatywa, no możecie sami zbudować taki annotation procesor, tak? I wiele bibliotek takie rzeczy właśnie robi, chociażby właśnie Maven w środku swoich BBH takie rzeczy ma. No, ale w sumie ja zachęcam bardzo do korzystania z mojej biblioteki, macie to za darmo. A tutaj postarałem się zamieścić mniej więcej w tej chwili, jak to mniej więcej wygląda z użyciem biblioteki. No, jest tam około 100 ściągnięć na miesiąc. Każdy, jeżeli swój projekt publikuje open source'owo i wrzuci binarki na Maven Central, macie dostęp do właśnie takich statystyk, żeby zobaczyć sobie, jak często ludzie ściągają. Jak widzicie, około 100 na miesiąc, biorąc pod uwagę fakt, że to zawsze jest tak w Mavenie, że raz ściągnięta biblioteka cache'uje się lokalnie, więc to tam jakoś tam się tłumaczy na liczbę użytkowników mniej więcej, prawda? Okej. Okay.
Co jeszcze mam i co jeszcze posiada ta biblioteka? Otóż w momencie, gdy robicie, budujecie z pojedynczych jarów taki jeden shaded jar, tak? Czyli taki jeden duży jar, który zawiera wszystkie naraz zależności, tak? Wtedy te pliki z indeksami, one tak naprawdę nadpisałyby się, więc potrzeba różnych dodatkowych mechanizmów. To jest rozwiązane chociażby w Mavenie w postaci takich transformerów. Jeżeli używacie service loadera, tak, to tam też Maven posiada takie transformery. W szczególności ja też napisałem taki transformer dla biblioteki class index, wystarczy go dołączyć i wtedy takie shaded jary także można utworzyć. Oprócz tego także w oparciu o ten class index zbudowałem taki framework. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja o tym opowiedzieć. Framework nazywa się Moonshine i jest takim, można powiedzieć, odpowiednikiem jakby Spring Boot. Jeżeli ktoś kojarzy Spring Boot, to jakoś tam się troszeczkę tłumaczy na to. Pozwala szybko napisać takie aplikacje. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dzięki temu, że nie posiada klas w skaningu, bardzo szybko się odpala. W szczególności można taki kontener aplikacji postawić i położyć bardzo szybko na poziomie unit testu. Ja postaram się pokazać, jak to wygląda w praktyce. Okej, powinniśmy zaraz zobaczyć. Będą szły testy i ten kontener będzie się odpalał bardzo szybko. I dzięki temu właśnie, że korzysta z class indexa, to tak naprawdę... Albo nie. No czemu to się zepsuło? A może tak. Wiecie co, Java 8. Java 8 to jest. I coś chyba ta Java 8. Jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze raz. A może? Może? Nie wiem. No niestety. A spróbujmy na Java 7? Szybko. No to spójmy po staremu. Z Java agentem jest problem główny. Ale wydawało mi się, że ten problem z Java agentem to już rozwiązałem. Tak mi się wydawało. Bo nowa wersja, co ciekawe, już supportuje Java 8. No ale zobaczymy. O, teraz działa. Widzicie? To tak szybko przeszło. Tam jest, może cofnę szybko. I jak widzicie tutaj jest ileś razy ten moonshine odpalany. I widzicie, co jest linijka bootstrapping moonshine, a później zaraz szybko shutting down moonshine i tak jest ileś tam razy. Jak widać, to się dzieje w ułamkach sekund, tak? I taki kontener się stawia i zamyka, tak? Oczywiście tutaj ten kontener jest stosunkowo pusty, tam nie ma dużo funkcjonalności w środku, ale gdyby nawet dodać, to i tak mamy pewność, że ten narzut na skanowanie klas jest żaden, tak? I dzięki temu zobaczcie, że na przykład praktycznie nie ma czegoś takiego, żeby stawiać JBossa, tak? Przed unit testem i zamykać go po unit teście, tak? No nie da się tego zrobić, tak? Za wolno to chodzi po prostu. Tu macie linki do tego, do wszystkich tych rzeczy, o których mówiłem, w szczególności do class index. Polecam, jeżeli ktoś, komuś się spodobało, polecam gwiazdkę dać. Ja będę wiedział, że tam ktoś tego używa i fajnie. I będę miał może bardziej chęć, żeby dalej poprawiać to. Także Moonshine, czyli ten framework oparty o tą bibliotekę, który zawiera wsparcie tak naprawdę dla różnych dodatkowych bibliotek, czyli JAX-RS, jakieś WebSockety, Jetty, Tomcat, Hibernate, tak, wszystko to jest. I dzięki temu, że jest zbudowany na class indexie na przykład, to Hibernate nie szuka sobie, załóżmy, wszystkich chęci, tylko po prostu ma je, tak, zaindeksowane, tak, bardzo szybko to startuje wtedy. A tu jest też ten benchmark, jeżeli ktoś kogoś ciekawi i chce sprawdzić, czy na pewno dobrze przetestowałem, benchmark umieściłem też na GitHubie, także można sobie samo sprawdzić, zobaczyć, porównać, a może ktoś jeszcze porówna z jakąś inną biblioteką i może okaże się, że oni mają coś lepiej, chętnie usłyszę o tym. To tyle w takim razie. Zapraszam do pytań. Co gdy nie mamy źródeł? Co gdy nie mamy źródeł, to mamy binarki wtedy. A w binarkach? To, że tutaj oznacza się tym indeksem, tak? Tak. Anotacją, no i wtedy po prostu podczas kompilacji to się wyszukuje i jest fajnie. Zgadza się, dobra. Abyśmy chcieli mieć typ party library, coś tam wyszukać. Dobra, rozumiem cię. W takim trybie też to działa, ale niestety wtedy trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Znaczy, można też, bo tutaj widzieliście wszystkie
te rzeczy były zanotowane moją anotacją, tak? A pytanie jest twoje, czasami nie możemy tej anotacji dodać, tak? Bo nie mamy tego dostępu, nie możemy tej anotacji dodać, ten indeks by się nie utworzył. Więc oprócz tego jest możliwość, jest mechanizm, ja nie mówiłem o tym, ale jest sposób na to, no wystarczy tam, jest opisane to na stronie też, jak to zrobić, tak? Można też zaindeksować klasy, czy też zaindeksować anotacje, które nie są zanotowane tymi anotacjami. Trzeba tylko o tym wtedy pamiętać, że class index musi być w class pathie za każdym razem. Zauważcie, że jak anotujemy sobie klasę anotacją, to niejako musimy ją mieć w class pathie, bo tak to jakbyśmy nie mieli, to by się nie skompilowało, tak? Więc niejako to, dlatego to jest tak skonstruowane, że dzięki temu mamy przy okazji ten procesor w class pathie i to działa, tak? Natomiast w tym przypadku można to zrobić, natomiast wtedy nie będzie tego procesora, więc, znaczy inaczej, nie będzie wymuszone, że ten procesor ma być, więc trzeba o tym pamiętać, żeby ten procesor zawsze w class pathie był, jak używamy którejś z tych klas, nie? No to jest troszeczkę wtedy, ale da się zrobić, tak? I w szczególności to wtedy jest ten sam właśnie problem, który jest z tym pluginem Mavenowym w Reflections, tak? Jak zapomnisz raz gdzieś w którymś, jak projekcie, chociażby malutkim gdzieś tam, zapomnisz tego plugina odpalić, to wtedy te klasy się nie zaindeksują i będzie program działał tak, jakby ich nie było, tak? Tak samo tutaj. Jeżeli nie będziesz miał w class pathie class indexa, wtedy akurat te klasy z tego konkretnego projektu się nie zbudują. Dlatego ta anotacja jest potrzebna, nie? Okej, okay. Śmiało. W jakiej formie i gdzie ostatecznie do Jara trafia indeks? Indeks trafia do Jara, do katalogu metainf. I tam jest, w zależności od tego, czy to jest indeksowanie anotacji, czy podklas, czy też klas w pakiecie, to te różnie się nazywają te pliczki. Jeżeli są to klasy w pakiecie na przykład, to jest to pliczek Jaxby Index, jest kompatybilny z tym, czego oczekuje Jaxby, tak? Akurat Jaxby Index dokładnie takie coś robi, tak? Więc ja po prostu zrobiłem, że to jest format kompatybilny i wręcz można wtedy użyć sobie, jakby startujesz Jaxby, to on ten pliczek będzie miał, tak? Już też. I w przypadku anotacji, tam jest chyba metainf, annotations i tam jakaś ścieżka. W przypadku podclass, o teraz nie pamiętam, też jakieś nazwa jakiegoś katalogu, tak? Wszystko w metainf zlokalizowane i to są pliki takie proste, tekstowe. Można czymkolwiek odczytać, a najłatwiej odczytać po prostu w taki sposób. Nawet ludzie, z tego co pisałem, nawet ludzie czasami robią inaczej, mają na przykład istniejące pliki Jaxby Index z jakiejś indziej, skądś indziej i korzystają z mojej biblioteki tylko tyle, żeby je odczytać, tak? Także różnie ludzie korzystają z tego, widzę właśnie po tym feedbacku, który mam w projekcie tym open source'owym, jak to mniej więcej się rozwija, nie? A czy nawiązując może troszeczkę do pytania kolegi, moglibyśmy zrobić tak, że nie mamy poanotowanych żadnych klas, mamy jak bibliotekę third party, nie mamy do niej dostępu. Tak. Tak, też tak możesz, tak, jak najbardziej. Tylko użyć do tego ładowania do wszystkich innych badań. Tak się da, tak. No oczywiście, tak się da, bo to jest pliczek tekstowy, tam po prostu jest postaci taki, że nazwa pliku to jest, na przykład w przypadku zaannotowanych klas, nazwa pliku to jest nazwa anotacji, a w treści, w każdej linijce jest po jednej klasie, która była tą anotacją zaannotowana, tak? Także format jest bardzo prosty, tak, i nie powinien być z tym problemu, nie? Śmiało. A co jeżeli będzie kilka jarów z tymi takimi samymi plikami z metainfu już w class pathie? To nie ma tutaj problemu, bo zobacz, że jak masz metodę w class loaderze getResources, tak, to podajesz nazwę resource'a, a ona ci zwraca listę resource'ów, tak, o tej samej nazwie. Więc tak naprawdę to jest, Java takie coś przewiduje, że mogą być pliki o tych samych nazwach w class pathie i może być wiele, tak? Jest całe drzewo class loaderze. Jak najbardziej, tak. Indeksem można jakoś wstrząsnąć po tym, jak się na przykład dodało dynamicznie nowego class loadera do drzewa, żeby jeszcze raz sobie poszukał? Tak, znaczy w sensie jest w class indeksie, widzieliście te wszystkie metody tam, które pobierają, tak? Ja mogę może cofnę. Tutaj były te wszystkie metody, które widzicie tutaj działają. Wszystkie te metody mają po przecinku, mogą brać class loader, tak? Czyli możecie podać swój class loader, jaki chcecie. W szczególności jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, a też jest bardzo istotna. Zauważcie, że jest specyficzna sytuacja, gdy kodujemy aplikację na przykład w IDE, NetBeansie, IntelliJ IDEA. Wtedy jest tak zwana inkrementalna kompilacja. Nie kompiluje się wszystko, ale kompilują się tylko poszczególne rzeczy i indeks
wręcz musi być update'owane tylko pojedynczymi klasami, tak? Mieliśmy z tym dużo walki, ja tam walczyłem z NetBeansem, a kontrybucje, dużo ludzi wrzucało kontrybucje i w końcu udało się naprawić także IntelliJ IDEA, który nie jest do końca też nie robi tego do końca zgodnie ze specyfikacją, ale jakiś tam taki pewien Rosjanin usiadł i w pewnym, po kilku wieczorach podesłał mi taki duży commit i rzeczywiście sprawdziłem, działa, no byłem w szoku po prostu, bo ja się męczyłem z tym długo, także byłem bardzo zadowolony, że teraz i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jedyny problem jest z Eclipse'em. Jeżeli ktoś używa Eclipse'a, jest problem i to po prostu jest by design. Eclipse jest tak zrobiony, że trzeba dodatkowo ręcznie dopisać do pewnej listy klas indeksa, że tak, on może być odpalony. Oni twierdzą, że to jest security, a tak naprawdę wydaje się, że po prostu oni czegoś tam nie potrafili zrobić i prawdopodobnie wynika to z tego, że oni wtedy ładują te wszystkie pluginy do swojej wirtualnej maszyny Eclipse'a i to wtedy by się rozwaliło wszystko, nie? Jakby za dużo tego załadowali. Tak to wygląda. Mhm. Jakieś pytania jeszcze więcej? Zapraszam. Okej. Okay. To jeżeli nie ma pytań, to zapraszam jeszcze raz do korzystania. Wszystko jest darmowe, wszystko dostępne. Dziękuję bardzo.